Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Beast Inside. No po ostatnich naszych wojażach w piwnicy trafiliśmy w końcu do domu, jest widno, jest dzień, co jest bardzo miłe. No i my mamy, słuchajcie, teraz pójść pokazać Emmie ten dziennik. Więc dobra, chodźmy poszukać naszej żony. Może to zaciekawi. A gdzie nasza żona może być? Oto jest pytanie. Tu jak zwykle wszystko pozamykane. Okna trzeba bardziej pootwierać, więcej świeżego powietrza. Dobra, zejdźmy może na dół, może ona jest na dole. A ja was zapraszam na G2. Link macie w opisie filmu. Jezu, patrzcie jak pięknie. Słońce, nic strasznego. No, cudownie. O, jest. Cześć, kochanie. Emma? Can you hear me? Emma? I was calling you before, but you wouldn't even answer. Spałem. I was snooping around the attic. I found this... The power is out, by the way. Diary... what? A fuse must have blown. Bea, darling, go to the basement and fix it before it gets dark. Czemu znowu do piwnicy? This place needs a lot of work. The sooner we start, the better. I don't have to tell you that, do I? No dobra, powiedzmy, że przynajmniej mocno nas nie nawrzeszczała. No, ale powiedziała, bądź skarbem. Dobrze, będziemy skarbem, tylko czemu znowu w piwnicy? A to? Dzięki Bogu pracuję teraz zdalnie i nie muszę już nastawiać budzika na 6 rano. No tu chyba nic nie działa. No poza smutną buzią, którą tu widzę. Dobra, weź to rzuć, może ja kiedyś się przyda. List od mamy. Mama spędziła tutaj dzieciństwo, jednak nie opowiadała o tym zbyt często. Cieszę się, że jej zdaniem to właśnie tu, ja i Emma, powinniśmy mieszkać. Trudno mi sobie wyobrazić wychowanie w tych czasach dziecka w Bostonie. Adamie, nasz najdroższy synu, ten dom od wielu lat należał do rodziny. Niektórzy nazywali go nawet schronieniem Stevensonów, ale gdy ja i tata przeprowadziliśmy się do Bostonu, wydawało nam się, że dziadek po prostu sprzeda, jak zresztą zaplanował. Cóż jednak tego nie zrobił, sprawił wszystkim niespodziankę, zostawiając go nam w spadku. A teraz ty będziesz tam mieszkał razem ze swoją uroczą żoną i wychowacie tam dzieci i będziecie cieszyli się prostym życiem. Sorry, się splutałam. Z dala od całego chaosu współczesnego świata. Nie potrafię wyobrazić sobie lepszego miejsca, w którym warto byłoby się osiedlić. Opiekuj się, Emma. Odwiedzimy was jakoś w przyszłym miesiącu, jeśli tylko biodro przestanie mnie boleć, mama. P.S. Tata wpadł na pomysł, że to on wymyśli imię dla waszego dziecka. Nie mam pojęcia, co mu strzeliło do głowy. Może po prostu czuje, że się starzeje i chce coś po sobie zostawić. Tak czy siak, gdy wam o tym wspomni, udawajcie zaskoczonych. Może lepiej niech to szanowny tatulo nie pomaga, co? Matko Bosko, znowu ta piwnica. Faktycznie nie działa, bo wiecie. A tego wiecie, co dobrze jest mieszkać w takim domku jednoparterowym, jednopiętrowym, gdzie nie trzeba latać piwnica, strych, schody. Jest prościej. Dobra, teraz pytanie, gdzie to ustrojstwo może być? Tam chyba na górze nie. Te drzwi mnie intrygują. Jestem ciekawa, czy w ciągu całej gry... O! Ja, wiecie co, to jest jeszcze taka latarka, jaką mój dziadek miał. Tutaj to się otwierało i tam takie wielkie plastikowe baterie, takie plastikowe, prostokątne były. Wow. No, a jestem ciekawa, słuchajcie, czy przez całą grę otworzymy wszystkie te zablokowane drzwi. No, i też pisaliście, że bodajże ten dom jest z obecności. Oglądałam kiedyś ten film, ale już nie pamiętam, jak dom wyglądał, będę musiała sobie to powtórzyć. Dobrze. Mogę wyłączyć całą latarkę, czy coś? Okej. Tak, moja działała tak samo. No właśnie, przesadzaj. W ostatnim odcinku go zrzuciliśmy z półki. Nic go, pomacaj. Czy tutaj jest coś, co ja będę mogła wziąć i będzie mi potrzebne w jakimś celu? Jest, z reguły bezpieczniki to taka skrzynka na ścianie. A ja na razie szafki, przeglądam i półki, więc nie oczekuj, że od razu to znajdziesz. Ja tu liczę, nie wiem, na siekierę na przykład. Czy coś innego mocno potrzebnego? O, tam masz bezpieczniki. A kaganek mogę wziąć? Wziąć mogę, ale nosić już nie. Dobra, obczajmy te bezpieczniki w takim razie. Czyli co, wychodziłoby na to? Przeszukaj szopę.
Czyli wychodzi na to, że ten nasz sen teoretycznie nie był snem i w nocy faktycznie ktoś tu grasował? Klucz do szopy. Dobrze. Tylko, wiecie co? Poświeć tu. Czy to tutaj nie jest krwią? Patrzcie na skrzynce. Tu jako tako krwi nie ma. Dobra, wyłazimy stąd. Cześć, koniku. Ciekawa jestem, czy będzie nas jeszcze straszył. Zaraz, zrobimy tak. Kochanie, idę do szopy. Nie drzwi na mnie, później ryja. Bo szukam bezpiecznika. Nara. No. To tak wiecie, formalnie. Żeby żonie się zameldować. No. I nie, to na pewno jest krew, bo tutaj jest dłoń. Czy ja mogę tu... Czemu ja nie mogę przeskoczyć? Jest jakieś drugie wejście. O! To trzeba naprawić. A z tamtej strony zrobić furtkę, bo to będzie logiczniejsze, słuchajcie. Dobra, czy tu dla mnie coś by było? Jakieś kable, coś? Wiecie, tak się rozglądam w razie jakiej broni, no. Co prawda, wiecie, teraz jest dzień i tutaj nie ma nic strasznego, tak na dobrą sprawę. Ale tak patrzę przyszłościowo, żeby na później coś było. Myślałam, że to mogę podnieść. Albo to jest krew, a, no dobra, w sumie i to krew, bo miałam mówić, że ktoś chyba ma okres, tak, ale to jest za dużo tej krwi. No sorry, bo już musiałem jechać do sklepu. Nie będziesz jechał do sklepu, chipsy kup. Dobra, nie, no tu ewidentnie, patrzcie, jest krew. O, siekiera, mogę wziąć siekierę? Czemu nigdy nie mogę wziąć siekiery? Wypadł z tą siekierą tam. What is this? Where did all the blood come from? A shirt covered in blood. It looks fresh. How did it get here? No właśnie mnie martwi, skąd to się wzięło. Patrzcie, tej krwi jest dużo, nie? Tutaj wszędzie. To mogę wziąć. A, wiesz, stary, jak ci tak mocno przeszkadza, masz tu wybielacz, możesz też to umyć. Czekajcie, tu coś jest. Po co Emma miałaby przynosić te moje stare rzeczy z biura? To tu nasze rzeczy? Instrukcja lokalizatora. Nic z tego nie rozumiem, ale ufam, że ten, kto to pisał, miał rację. Lokalizator kwantowy. Wiecie co, ja tego czytać nie będę, bo dla mnie to jest technologiczny bełkot. Ja się nie znam na tym. Wiem, że ma... Dobra, przeczytałam, że są sensory. Coś tam wezmę to. O, i tutaj patrzcie, mamy to. Lokalizator pozwala wykryć i analizować tak zwane ślady kwantowe. Dzięki temu możemy przez krótką chwilę zobaczyć, gdzie ktoś się znajdował i jaką czynność wykonywał w przeszłości. Nigdy nie miałem okazji użyć go w terenie, ale kazano nam go wziąć na wszelki wypadek. Wolałbym dostać spluwę niż najnowsze dziwactwa jajogłowych CIA. No, ja też bym wolała, ale widzicie, to jest przynajmniej opis dla kobiety, nie jakiś technologiczny bełkot, tylko napisali, co następuje. Dobrze, chyba już nic więcej tu nie mamy do wzięcia. No nic, powiem kochani, że... Jesus! Emma, you scared the crap out of me. Okay, you can open the door. Stary, podejrzewam, że to nie Emma? Była Emma. Honey? Mogę siekierą? Nie mogę. No, a tak ogólnie rzecz biorąc, gdyby było tu ciemno, to bym raczej się przestraszyła. Na razie to tak... No nie. No i co to twoje kochanie? Something's not right. Maybe the localizer will show me just what's happened here. Okay, wait, dobrze. What did they say in training? Huh. If I remember correctly, this prototype device can be used to detect traces of a person's presence from the past. All I need is to be in a strong field of quantum particles, and with a little bit of luck and science, I'll be able to see a silhouette of the person who was here in a different time. Okay. Jakieś 20% mamy. Tamtą stronę nam coś rośnie. Nie wiem, chodźmy tędy, którędy przyszliśmy, zobaczymy, czy te procenty mają jakieś znaczenie. No, w tamtą stronę nam rośnie, dobra. Zielone linie na krawędziach. O! Dobra, czyli mniej więcej rozumiem, na czym funkcjonowanie tego polega. This is the place.
Now I need to use the pulse to show the cloud, and I need to scan it. No, chyba nie. O, o, o! Dobra, na tej kupie śmieci. Czekajcie, podejdę bliżej. Localizer found something. Someone has been here. Okay. Left the rest of the clothes here. All covered in blood. I'll try to find more traces. It doesn't look good. I have to find out what happened here. No, a ja na twoim miejscu poszłabym, powiedziała żonie, żona by zadzwoniła po policję i na tym by się skończył. Ale teraz to w kierunku naszego domu ma być. Mi się to nie podoba. Patrzcie, centralnie na nasz dom. Ale nie ma żadnych procentów. Fuse is missing, some clothes are lying all covered in blood, and a trace of a person near the shed. It's all looking very strange. Maybe it's all about the stress. Okay. Znowu coś czuję. I have to be certain that we're safe. Do altanki nas prowadzi. I should use the pulse to make the quantum cloud visible. Otherwise, I won't see a thing. Czekajcie, on 99 tu? I'm at the source, but I can't read anything. Anomalie wykryte. It must be caused by an anomaly nearby. I should neutralize it. Okej. Okay. Zniszcz anomalię. Strzał, ale że ta anomalia to to? Czekajcie, się może porozglądam. Teraz mi to nie pokazuje jako tako, tak? Nie, czekajcie. Bo tutaj jest to zielone coś, nie? Ok, się obrócę. Jest anomalia, muszę... A tu jest, dobra! Okej. Okay. Dobrze, powiedzmy, że rozumiem mniej więcej działanie tego. Po zniszczeniu wszystkich anomalii wróć do chmury kwantowej, wcisnij spację, aby kontynuować. Czyli tu. Aha, i teraz nam się pokazał ten gościu, że on tutaj też był. Wow. No wiecie co, ja się nie spodziewałam, że będę anomalium szukać. Czego to chowasz? Muszę popatrzeć w którą stronę ja chcę iść, tak? Dobrze, w pobliżu patrzę. Jeszcze raz na ten... O! Czekajcie, bo człowiek patrzy... Dobra, mamy linę. Patrzy na gościa, właśnie chciałam zobaczyć, co on tu robił, bo wiecie, tutaj krwawych śladów nie ma. To albo on jeszcze nie był krwawy, albo nie wiem. Okej, w tamtą stronę musimy iść. To czekajcie, pobiegnijmy tą ścieżką, zobaczę, czy... Tak, ona nam tu odbija. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Jakaś drabina. Dobra, chyba to już skanować mogę. O, tu, tu, tu. Mhm. Ale co? Rzucanie przedmiotem. Strzelę lewy przycisk myszy i pójść go, aby rzucić przedmiotem. Co? Aha, dobra. Okej. Okay. Wziąłeś to? Chyba wziąłeś, dobra, byłaś. Czekajcie, bo znowu nam to... W tamtę stronę, dobra. Czy to... Czy nasz człowiek jeleń zaatakował? Czy człowiek jeleń? No durno brzmi, chodzi mi bardziej... Tu? Chodzi mi bardziej, że no ten stuk zawsze dla jelenia, nie? Znajdź inną drogę. Tutaj, patrzcie, on był i tu jest już pełno krwi. Nie no, wygląda jak człowiek w kapeluszu, ten nasz pan z dzichu, nie? Dobra, chodźmy, przejdziemy się, zobaczymy tutaj. O! Weź to wyrzuć. Weź to schowaj na razie, bo przeszkadza. Okej. Okay. Mam chyba odwrócone sterowanie, bo w lewo, słuchajcie, to ściskam, a ten... A logiczne by było, jakby to w prawo mi się przesuwało, prawda? Dobra, czy tu coś jest? Tutaj na razie nic nie ma. Weź na razie schowaj. Chcę zobaczyć, czy... Aha, tutaj możemy wskoczyć, okej. Okay. Co tu dają?
A, taki ala pomost do wędkowania, powiedzmy. Niech tam błotko chlaptusia ładnie. O, nie, tu jest znowu dużo krwi. Dobra, tu jest kolejne bajorko. Czy przy tym bajorku coś gdzieś? Nie, jeszcze szopa. Znaczy to nie jest szopa, to już jest to burka jakaś. Czy tu coś będzie? No stary, pobudź się, że to jest zamknięte na łańcuch, no! Jak chcesz to otworzyć niby? Że się ciebie zapytam. Widzisz, że jest łańcuch i szarpiesz, na pewno się rozpadnie sam. To za łańcuch szarp jak już. Co? Może by się człowiek przestraszył, jakby to noc była, słuchajcie. Czekajcie, anomalia. W tamtą mańkę. A to mogę otworzyć w jakiś cudowny sposób? Chyba nie. Dobra, dalej jest ścieżka, więc sobie tu ścieżką po prostu przejdę. To jest tam ewidentnie na oborze. Mam nadzieję, że to nam zawraca. O, a tam wcześniej byliśmy. Jezu, w ogóle jak tu jest pięknie. Dlaczego horrory zawsze są wstawione w taką piękną scenerię? Nigdy... Nie, to nie jest krew. Nigdy nie wsadzą horroru w jakieś byle co, zawsze w coś pięknego, prawda? No dobra, nie Ishan's Outlast, tam był szpital psychiatryczny i on nie był za piękny. Dobra, bo ja się teraz pogubiłam. Tu? Tu! Dobra. Stary, ja tu... A nie doskoczę. O, dobra. Wsuwaj tu. O, jest zapis. Wiecie, że jak jest zapis, to nic dobrego nie oznacza, prawda? W tamtą stronę jakby... Ale czekajcie. Tu? O, dobra. Mam. Anomalia wykryta. Muszę się zapytać, gdzie? W którym miejscu? No tu jest... Dobra, bo musimy się... Tu chyba jest. Tak. Ubiłam? Możliwe, zaraz zobaczymy. Nie, nie ubiłam jej, ale tu mi latało, nie? Możesz jeszcze raz ten? Tam jest. Poszło? Czekajcie. Nie poszło, bo musiała być ten. Dobra, to jeszcze raz skanujemy. Tu. Teraz chyba ten, teraz się chyba udało. I tu, stabilizacja. Dobra. Właśnie po co on tutaj lazł? Gamon jakiś, w ogóle, które... Tu jest jakieś wejście, przejście? Mogę to teraz, weź to schowaj. Nie. Czy on tutaj coś miał? O! A hunting knife. Patrzcie. Someone must have used it recently and tried to hide it there. I teraz my tę linę roztegujemy. Tak mi się coś pomyślało, wiecie, że wcześniej miał... Wcześniej miał tam linę ukrytą, nie? To teraz też musiał coś ukryć. Dobra, ja sobie to tak szeroko otworzę, w razie jakby trzeba było uciekać. Chociaż nie wiem, no w sumie na razie to tak...
bezpiecznie tu dość. Do środka mówisz. Do szopy, hej pasterze. Tu jest krew. Czy tu jest gdzieś coś, czym ja to mogę otworzyć? Albo coś rozwalić. O, tutaj mogę jeszcze sobie raz. Powiem, że struganie tego jest śmieszne. Dobra, tu też sobie otworzę. Jakoś tędy mogę... O, widzicie. No halo. No ja chcę to rzucić. Czekajcie, jak mi się to... O, gdzieś się musiało... zbadzić czy coś. Dobrze, dziękuję. Wyłaź. Dzień dobry. Czy oni jelonka powiesili? Czy to są normalni ludzie? Tędy mam zejść? Chyba tak. Okej. God, who could have done this? This wasn't just some poacher, more like a fucking sadistic hunter. Ale dobra, kłusownik, ale coś mi się nie zgadza. Dlaczego kłusownik nie zabrał do siebie tego, tylko to jest na mojej posesji? Halo. Mogę też i... Nie, no tego tu nie zrobię, tak? Co tutaj jest jeszcze? Myślę, że porozglądam. Tego nie otworzę, bo nie mam ten... Ale... Matko. Stary, ty wiesz co, ty może uciekaj lepiej w jakiś sposób? Muszę mieć bolt cutter for this kind of chain. I'll look around. The animal is hung up on a rope. Maybe I can get up there and cut it. Tak, czyli standardowo to musi być na górze, prawda? No. Dali tu skrzynkę jakąś. Stół. O! Dobra, biorę! Mnie już tu nie ma, nara! Ja nie chcę mieć tu wybuchowego jelenia, tak? Dobra. O! Więc... Umówmy się, że tak to miało wyglądać i wcale tutaj nie jest to droga ucieczki. Gdzie jest droga ucieczki? Mogę? Dlaczego to jest zamknięte? Ja chcę uciekać przed krwawym jeleniem tu. Dobra, czy coś tu dla mnie jest? Nic tu dla mnie nie ma ciekawego z tego, co widzę. No nie mam, dobra. Idź z tą skrzynią. Tylko jestem, czy przez te belki da radę to przepchnąć. Patrzcie, nie. Pięknie zrobiona gra. Pod względem technicznym. Dobra, dawaj. A mogę, ja bym mogła wiedzieć, ile mam jeszcze czasu, zanim to truchło wybuchnie? W ogóle, co za normalny człowiek wiesza truchło jelenia, faszeruje je dynamitem, czy jeszcze jaką inną tą i to zostawia. A matko. Tu coś dla mnie jeszcze jest? Ja to muszę, wiecie, w każdą dziurę zajrzeć. Ale to mi się mega podoba. Ej, czemu z tamtej strony nóż? No dobra, jesteśmy praworęczni, a to wychodzi. No dobra, truchło leży. W sumie jakby miało wybuchnąć, to po takim upadku pewnie wybuchło, nie? Ja nie wiem, czy ja to chcę dotykać. This is sick. I think I'm gonna puke. No, tak zaraz to mi wybuchnie, bo po prostu tak rozważam opcję, bo ty chyba chirurgiem nie byłeś, prawda? Dobrze ci tam? What? Co za chory człowiek? What's all this equipment? And why was it in? Fuck, what if the Soviets sent someone to follow us? Well, there's the fuse.
So the fucker who gutted the animal has also been in our house. In our basement. If this isn't a threat, then I don't know what is. At least I've got a goddamn fuse. Time to go to the basement and turn the power back on. No właśnie, słuchajcie, jakie to jest chore! Someone's butchered a deer and the evidence. Ktoś włamał nam się do tego. O, czekajcie, niech nam się zrobi retrospekcja. Ktoś całego go wykręcił. Co za chory człowiek włamuje się do piwnicy, kradnie bezpiecznik, morduje jelenia, patroszy go, chowa bezpiecznik w jeleniu i my mamy sobie iść i znaleźć bezpiecznik w jeleniu. A. Nie, sorry, ja tego nie otwierałam. Tym razem wiem, że ja tego nie otwierałam. Bo ja chciałam to otworzyć. Dobra, to do domu, ale ten, tu coś, ten? Czy nie trzeba? Chyba nie trzeba, czekajcie, nie ten klawisz, ten. I biegniemy. Chyba tędy było do domu. Tam będziemy mieli tylko tak zeskoczyć, nie? O ile dróg nie pomyliłam. Bo ze mną to też nigdy nic nie wiadomo, prawda? Clearly the locals make new neighbors feel welcome. I just hope they don't mistake us for turkeys on Thanksgiving. Sorry, spadłeś z takiej wysokości w krzaki. Sorry, sobie nic nie zrobiłeś. Ja bym przynajmniej pomarudziła. O, no dobra, idziemy do piwnicy. Nie, no nie podoba mi się to, co się robi bardzo dziwne. Nie to, że mamy jakieś wizje starego Nikolasa, to jeszcze teraz mamy nawiedzonego jeleniobójcę. Mogę te drzwi otworzyć? Dlaczego nie mogę? I bet its chiming has startled many people. Mhm. Jasne. W tej części nie byłam, dlatego sobie tutaj się porozglądać chcę. O, dobra. Idziemy zrobić bezpiecznik. Żona nas pochwali. Może będzie dla nas miła. A wiecie, co jest dziwne? Wyciągnął go z wypatroszonego jelenia. Dlaczego to nie było w krwi? Or maybe it's no big deal. Maybe I've just been reading too much Poe. Well, my job here is done. I better go back under Emma's thumb, considering her mood swing. It's only the third month. What's it gonna be like by the ninth? No, ty, stary, masz przewalone, naprawdę. No, tutaj, słuchajcie, jakby to wybebeszył jakoś. Dzisiaj tutaj dużo o tym bebeszeniu, no ale... Dobra, wyjście jest z tej strony. Już od konika wiem, wiecie, że jak tu konik, to z tej strony wyjście. Czemu to tak ciemno? Faktycznie działa. Dobra. You want me to have a heart attack? Cool, huh? Wonder if some magician used to live here. Sure, Harry fucking Houdini. Maybe he's never gotten out of that hat. Actually, where did you find it? I just read about one like this. Upstairs. Now watch carefully. If it's a rabbit, I want it for dinner and a stew. Ta-da! You think you can sugarcoat the work for me with magic? Where do we start? I co, malowanka się szykuje, jakiś czas później. Fajne pudełko. Co tu się wyczynia? Do I really have to remind you what the doctor said? You've done it plenty of times already, but really, I don't have to sit idle all the time. Still, in your condition. It's not critical. I'm just pregnant, remember? Fine. Tak, jak to zawsze mówię, ciąża to nie choroba. No. Dobrze, że chcę jeszcze robić. O, to jest są te drzwi, co ja nie mogłam przejść. Dobra, mamy zapis, słuchajcie. Myślę, że w tym miejscu sobie skończyłem, bo widzę, że ten rozdział jest dłuższy. Od was się dowiedziałam, że są... jest 9 albo 13 rozdziałów, zdanie były podzielone, a ja tego jeszcze nie sprawdziłam nigdzie. No, w każdym razie, dobra, skończymy sobie tutaj. W kolejnym odcinku pomożemy jej malować, zobaczymy, co dalej się będzie działo. Dzisiaj jakoś tak mocno strasznie nie było. Kochanie, jak się maluje, to okna się otwiera, farba musi szybko schnąć i się wietrzyć musi. Te okna chyba nie chcą ze mną współpracować. O, dobra, jedno otwarte. Jeszcze tutaj. O, typowo jak w polskim domu malowanie. Malujemy i żeby browarek był, prawda? Dobra, postaw tu. Chyba to już puste. Dobra, o, jeszcze jedno okno. Komoda trochę przeszkadza, ale to nic.
Dobra, to w kolejnym odcinku, słuchajcie, zobaczymy, co się będzie działo, może będzie troszkę straszniej. No, w sumie malowanie pokoju z żoną to jest wystarczająco straszne. Jeszcze, ja nie chcę koni przechodzić, wiecie, chciałabym się dostać tam, zobaczyć, czy te drzwi są otwarte. No nic, to w kolejnym odcinku, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego i widzimy się długo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.